drużynę Grunwald, Sobieski, Poznań. Wielkie brawa dla nich. Dzisiejszego meczu. Panie i panowie, przed państwem trenerzy i zawodnicy Boruta Olimpijczyk z Giesz Radom. Wielkie brawa! Moi drodzy, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kibice cały czas. I drodzy Państwo, zapraszam teraz na prezentację zawodników. Kategoria 48 kilo. Powitajmy zawodniczkę gości Iwona Matkowska, zawodniczkę gospodarzy Miglena Saliszka. Kategoria 57 kilo. Tutaj mamy dwóch braci, Aleksandr Izdebski i Iwan Izdebski. Wielkie brawa dla nich. Aleksandr oczywiście goście i gospodarze Iwan. Kategoria 66 kg. Goście Grunwald, Sobieski Poznań. Dominik Sikora kontra gospodarze Boruta Olimpijczyk z Giesz Radom, Kośla Michał.58 kg kobiety. Powitajmy wielkimi brawami zawodniczkę z Poznania, Katarzyna Krawczyk kontra gospodarze, czyli Roxana Zasina. Kategoria 74 kg. Goście z Poznania to Bartosz Dobicki kontra Marcin Majka. Kategoria 85 kg. To już się zaczyna coraz ciężej. Tadeusz Michalik z Poznania kontra Arkadiusz Kułynycz z Giesz Olimpijczyk Radom. 69 kg. Kobiety z Poznania. Monika Michalik, witamy serdecznie. Siostra Tadeusza i oczywiście Tajbe Hussein. 97 kg. Z Poznania przyjechał do nas Radosław Baran kontra Mateusz Filipczak, Boruta Olimpijczyk z Giesz Radom. I prawdziwi gladiatorzy, 130 kg. Powitajmy gościa Marcina Olejniczaka kontra gospodarz Rafał Płowiec. Drodzy Państwo, powitajmy również trenerów, bez których to dzisiejsze spotkanie, ten dzisiejszy mecz nigdy by się nie odbył. Powitajmy wielkimi brawami trenerów Grunwald Sobieski Poznań, czyli naszych gości. Mateusz Kucman, Antoni Obrycki i Piotr Leonarczyk. Tak, są tylko we dwóch. Gorące brawa dla nich. I oczywiście menadżer drużyny, bez którego by się to nie odbyło, to oczywiście Piotr Klejewski. I powitajmy również naszych trenerów gospodarzy, czyli Mariana Filipowicza i Włodzimierza Zawadzkiego. Wielkie brawa dla nich.
Oczywiście menadżerem zespołu Boruty olimpijczyk z Giesradom jest pan Jarosław Majka. Drodzy Państwo, powitajmy bardzo ważnego człowieka dzisiejszego meczu, a jest nim oczywiście sędzia główny. Ogromne brawa dla pana Andrzeja Olszewskiego. Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy powitali równie ogromnymi brawami człowieka, bez którego to spotkanie dzisiejsze, jak i te następne, jak i te wcześniejsze by nie miały miejsca. Były zawodnik, trener zapaśniczy. Panie i panowie, powitajmy go gromkimi brawami. Prezes PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej, Damian Fedorowicz! Jest tam za nami. Dzień dobry, witamy panie Damianie. I oczywiście powitajmy człowieka, który zawsze jest praktycznie na każdym spotkaniu, na każdym meczu. Brązowego medalistę olimpijskiego z Moskwy z 80 roku. Ja miałem wtedy 5 lat. Wielokrotnego medalistę mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, profesora zapasów. Panie i panowie, Andrzej Supron! Drodzy Państwo, prezentacja jest za nami. Zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Witamy też Jerzyka ze Zgierza. Jest nasza maskotka. Dajcie brawa dla Jerzyka ze Zgierza. I zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Chwila muzyki. Zróbmy wspólne zdjęcie. Pana sędziego zapraszamy. Gdzie jest sędzia? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że pan Andrzej nie wybaczy. Panie Andrzeju, emocje w Radomiu sięgły zenitu. Mam nadzieję, że jest mniej pan wybaczy. Oczywiście pan Andrzej Supron był srebrnym medalistą. Bardzo pana Andrzeja przepraszam i chylę czoła. Drodzy Państwo, powitajmy też bardzo ważnych ludzi z Radomia. Tak naprawdę bez nich dzisiejsze spotkanie również by nie miało tutaj miejsca i racji bytu. Powitajmy ogromnymi brawami prezydenta miasta Radomia, pana Radosława Witkowskiego. Wielkie brawa! Jak również powitajmy wicestarostę powiatu radomskiego, pana Leszka Margasa. Don't you know which clothes even fit me? Come on and drodzy Państwo, pozostałych gości oczywiście powitamy w trakcie meczu, a już teraz nie chcę Państwa trzymać. Ja chciałem tylko zapytać, czy są z nami kibice z Poznania? Czy są z nami kibice z Gierzy Olimpijczyk Radom? Cieszę się niezmiernie. W takim razie, drodzy Państwo, pan sędzia gotowy? Wielkie brawa, sędzia gotowy. Drodzy Państwo, w takim razie poproszę pierwszą kategorię wagową. Witamy serdecznie. Witamy kategorię wagową 48 kg. Zaczynamy. Z hali budowlanki witają Państwa Ryszard Pałek i Paweł Socharski. Dobry wieczór, witamy. Za chwilę Wielka Uczta Zapaśnicza, czyli Krajowa Liga Zapaśnicza. Pojedynek olimpijczyk Boruta z Giesradom kontra Grunwald Poznań. Spotkanie niezmiernie ważne. Krajowa Liga, proszę Państwa, podzielona jest na dwie grupy. Walczymy dzisiaj w grupie. Każdy z każdym, później rewanż. Każdy styl ma 6 kategorii olimpijskich. 6 kategorii.
i w pierwszej rundzie trzy kategorie walczą i dzisiaj walczą kategorie, w zależności którego stylu, trzy w meczu rewanżowym i kolejne kategorie, także każda kategoria jest aktywna. Teraz zaczynamy od kategorii najniższej, zaczynamy od kobiet. Będzie się działo bardzo dużo teraz. 48 kg kobiet. Kobiety walczą tak jak mężczyźni, w stylu wolnym oczywiście. I gości reprezentuje pani Iwona Matkowska, zawodniczka bardzo utytułowana, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, czyli przeszła kwalifikacje. Siódme miejsce, brązowa medalistka wojskowych mistrzostw świata z Taszkentu 14 roku. Pierwsze miejsce w mistrzostwach Europy z 12 roku, także bardzo utytułowana zawodniczka. Stoi w narożniku czerwonym, niebieskim, przepraszam. Natomiast Boruta Olimpijczyk Radom połączył swoje siły razem ze Zgierzem, ponieważ my mamy tylko styl klasyczny, natomiast w Zgierzu jest styl wolny i są dziewczyny, kobiety. W związku z tym, łącząc te dwa kluby, stworzyliśmy drużynę, to przepisy dopuszczają. Za chwilę początek walki. Zawodniczki wybiegają na matę. Kibice dopingują gorąco, bo za chwilę będą tu niezwykłe emocje. Walka w tej kategorii, można spodziewać się, że będzie mnóstwo akcji technicznych. Styl wolny jest taka różnica między klasycznym a wolnym, że atakujemy od stóp do głowy. Nie wolno stosować dźwigni w zapasach, natomiast atakujemy wszystkie partie ciała. No i teraz walka sprowadza się do tego, kto kogo położy na plecy. W przypadku, gdy nie uda się żadnemu zawodnikowi takiej akcji wykonać na plecy, wtedy kto ile wykona akcji, jakich rzutów. I rzuty są punktowane. Za 2 punkty, za 4, za 5 punktów. W przypadku, gdy któryś z zawodników osiągnie przewagę większą jak 12 punktów i więcej, jest to koniec walki. Przewaga techniczna, kończy się walka. Takie są ogólne zasady, czyli plecy przede wszystkim, jeżeli się nie uda, kto więcej zrobi akcji. Jeżeli jest pasywne, zawodnicy nie robią akcji, blokują się nawzajem, wtedy sędzia daje tak zwaną parter, przymusowy parter i daje szansę drugiemu zawodnikowi, ten, który jest aktywny, a temu, który pasywny, schodzi do parteru. I wtedy ten ma szansę po prostu na wykonanie akcji, zdobycie punktów. 50 sekund walki, wciąż 0-0. Sędzia sygnalizował pasywność czerwonej. Czyli za chwilę może być ostrzeżenie czy przymusowy parter. Próba akcji. Na razie ciągle próba zapięcia klamry. Na razie bez wyniku. Sędzia pokazuje, że brakuje trochę akcji technicznych, czyli zachęca zawodniczki do bardziej aktywnej walki. W przypadku stylu wolnego nie ma przymusowego parteru, jest 30 sekund na wykonanie akcji. Czyli wtedy, jeżeli zawodnik dostaje ostrzeżenie, ma 30 sekund, ten zawodnik pasywny na wykonanie. Jeżeli nie, to tamten dostaje punkt. Uwaga, za chwilę będzie przymusowy parter. Widzą zawodniczka w niebieskim kostiumie. Gości zakłożyła bardzo mocny klucz na kark, ale nastąpiło taki uchwyt, że ani nie można było wykonać klucz i sędzia przerwał akcję. Po to, żeby do nowego zapięcia, do nowych akcji doszło. Czyli wciąż bez punktu technicznego, wciąż 0-0. Walka rozgrywa się dwie rundy po 3 minuty. W przypadku seniorów, młodszych kategoriach wiekowych jest to 2 minuty. Kadeci od juniora, młodzieżowca, seniora, dwie rundy po 3 minuty się walczy. Czyli mamy tu jeszcze sporo czasu na techniczne akcje. Zawodniczki widocznie zaplanowały szturm na drugą rundę. Widać, że jest duża agresywność, natomiast jak są wyrównane szanse, porównywalne umie... O, piękne sprowadzenie, obejście. Jest. 2-0 dla zawodniczki Boruty Olimpijczyk Radom. Bardzo ładnie. Teraz próbuje zapiąć nogi. Gdy się uda zapiąć, często się kończy walką, bo spina, wiąże stopy i obraca się wokół swojej osi. Wtedy zawodniczka nie ma systemu obronnego. O, jest. Dwa. Kolejne dwa punkty. I jeszcze raz. Jak pociągnie. To jest trudne do obrony. Jak już zapięła, dobrze zapięła,
trudno obronić, bo to wtedy kolana muszą puścić. I albo idzie, albo, ale zablokowała bardzo mocno Matkowska. Broni, nie da rady, sędzia może przerwać. Nie, nie, pójdzie. Jest kolejne dwa. Bardzo ładnie. I teraz zawodniczki wyszły za zoom, tak zwany, za czerwoną linię. Sędzia przerywa i wznawia akcję na środku. 6-0 dla zawodniczki Boruty Olimpijczyka, czyli walka się układa dla nas bardzo dobrze. Bardzo dobrze, szansa na punkty. W tej w lidze każdy punkt jest bardzo ważny. Czas, ale teraz wyjście. Za wyjście. Wyjście za strefę. W ostatnich sekundach, w regulaminowym czasie było wyjście, jeden punkt. W czasie. Trener Zabaski, ma tam jakieś wątpliwości? Tak. Ogromne brawo do Państwa. Będzie protest? Ja akurat popieram ten typ sędziowania. Jeden sędzia bierze całą odpowiedzialność na siebie. W przypadku większej ilości sędziów, ten widział tak, ten tak, zmieniają werdykt sędziego. Trudno. Albo sędzia się nadaje, albo nie. Jeżeli nieuczciwy będzie tutaj kierował, reżyserował, wszyscy to widzą. Władze powinny wyciągnąć wnioski od tego sędziego, nie dopuszczać go do następnego sędziowania. Dlatego to jest... Ja akurat popieram, jeden sędzia odpowiada, wiadomo, że się może pomylić, on z innej strony widzi, z innej strony co innego kamera widzi. Może się to zdarzyć, ale jest to rzadkość wtedy. Aby tych pomyłek dzisiaj było jak najmniej, tak, wierzymy w sędziego, a za to już tymczasem zaczyna się druga runda walki w najniższej kategorii. To widzą, walka o uchwyt, to jest ciężko, tak przeciętnie widz, no nic się nie dzieje, ale to jest właśnie najważniejsze. Zmęczy, to jest cały czas mięśnie napięte, cały czas w napięciu i uchwyt. Jak się uda zapiąć uchwyt, wtedy mogę robić akcję, mogę robić rzut. Nie złapię, nie mam jak zrobić akcję. Tak, to bardzo, bardzo ciężka faza walki, właśnie walka o uchwyt. To, co niektórzy nie dostrzegają, a tu jest ta heroiczna walka obu zawodniczek. Teraz Matkowska przystąpiła, jakby miała oddech, złapała drugi. Tu nie będzie łatwo, tu nie będzie łatwo. O, jest, jest bardzo ładnie. Ale teraz bardzo ładna akcja. Ale w parterze nie punktuje się. Z góry, gdyby było wypchnięcie za matę, wyjście za matę z góry, w stójce tak zwane, wtedy są punkty. Za wyjście dostaje przeciwnik punkt. Ten, który wypchnął. Natomiast w parterze nie ma takiej punktacji. Krajowa Liga Zapaśnicza to produkt, który ma rozwinąć polskie zapasy, dostarczyć ludziom ogromnych emocji, co dzisiaj widzimy już w pierwszej walce. Na pewno zawodniczka Boruty Olimpijczyk, czyli z radomskiego zespołu, zawodniczka ma teraz utrzymać, sprawiać wrażenie na pewno, że jest aktywna, nie blokować, bo sędzia to zauważy, da pasywność i wtedy musi wykonać akcję, jak nie wykona, to dostaje punkty przeciwniczka. I to nie jest dobry kierunek, natomiast musi być na tyle aktywna, natomiast bardziej myśleć o obronie. I to jest teraz taka taktyka naszej zawodniczki w czerwonym kostiumie. Na razie radzi sobie z tym bardzo dobrze nasza zawodniczka, ale do końca walki jeszcze jest półtorej minuty i tu się może zdarzyć bardzo dużo. Jedno wejście, sprowadzenie, zapięcie, trzy wózki przetoczenia, po dwa punkty za każdy, jest 8 punktów. Tak jest. Sprowadzenie, dwa punkty, trzy przetoczenia i takie są... Zwłaszcza w stylu wolnym, gdzie te akcje nieraz następują seryjnie po prostu. Bardzo ładnie nasza zawodniczka wyszła, bardzo ładnie wyszła. Jak teraz, czy... No, co z tego wyniknie? Zobaczymy, jak sędzia ocenił. Zawodniczka z Poznania jest zagrożona, bo plecy ma nachylone. Jeżeli będą poniżej 90 stopni, wtedy już będzie zagrożenie. Wtedy sędzia doszedł do wniosku, że doszło do klinczu, że nie da efektu ta akcja żadnego. I... 51 sekund do zakończenia tej walki. Widzimy, że pewne zmęczenie, objawy zmęczenia i teraz kto w tej fazie walki lepiej wytrzyma. 45 sekund zostało. To mało i dużo. No, robi się niebezpiecznie. Jest prowadzenie. Dwa. Jest tylko 6-3. No i teraz czy wybroni. Jak... Ostatnie 30 sekund walki. Góra zdecydowała na górę się, czyli w parterze czuła, że nie jest w stanie zrobić. I z góry. Jeden chwyt za 4 punkty i wygrała walkę przeciwniczka. No, emocje są, prawda? Emocje ogromne. Tak. Bo w końcowym rozrachunku liczą się punkty za wygraną walkę. Uwaga, ojej. Jest dwa, obejście. No, niedobrze się dzieje. 12 sekund, 12. 10 sekund nadziei, 10 sekund szansy. No i zostało 7 sekund. A wydawało się, że po walce jest, prawda? Tak.
7 sekund. Musi obronić Rodzin. 7 sekundy, 3. Nie ma, 3, nie 2, ma. Wygramy. Wygrała. Brawo. Brawo. Kapitalna walka. Ale. Na początek kapitalna walka. Widzimy maksymalne zmęczenie, maksymalne, czasami zdarza się, że zawodnik nie potrafi powtórzyć, dlaczego tak się zachował, nie wie, że tak się zachował, na zasadzie pewnego instynktu odbywają się czasami ostatnie sekundy walki. Bardzo emocjonujące spotkanie, a my poprosimy już naszą Nikolinę. Kolejna kategoria bagowa. Tempo jest ogromne. Za chwilę następna walka. Tym razem wystąpią, zdaje się, wolniacy, prawda? Teraz styl wolny mężczyzn, kategoria 57 kg. Jak tylko powiem, i będzie walczył ze strony gości Izdebski Aleksandr, a ze strony... Bracia, tak jest. Ale tu nie ma braci. Tu walka jest walka czasami ostrzejsza. Wiemy, jak Lipienie, jak inni bracia. Ostra walka, wręcz bardziej ostra niż z obcym przeciwnikiem. Pamiętasz, jak kiedyś u nas w hali Motiru walczyli bracia Kwitowie, Lucjan i Julian? No tak, z Wąsicha zawodnicy. Tak, nie ma tam, krew się lała, nos pękł, takie. To są takie sytuacje. A to było dokładnie 20 lat temu chyba. Jako kadeci walczymy. Drugą walką Sobieski Poznań, medalista Mistrzostw Ukrainy z juniora w kadetach. Panie i panowie, przed państwem młodszy z braci Aleksandr Izdebski! Powitajmy również jego starszego brata, który dzisiaj po stronie gospodarzy. Ukraiński trener Ceramiki Krotoszyn, zawodnik Boruty Olimpijczyk Zbierz Radom. Drodzy państwo, przed państwem Iwan Izdebski! To zdarza się, że jeden brat idzie kategorię wyżej, jak Lipieni, jeden niżej, dzielą się, a tutaj nie ma, przeproś, ten ma tą wagę, nikt nie chce się poddać, nikt nie chce ustąpić. Liga Zapaśnicza, Polska Liga Zapaśnicza, Krajowa Liga Zapaśnicza, dokładnie mówiąc, to zawody, które ściągają z całej Europy zawodników naprawdę topowych, bardzo często. Tak, tu wielu występują wicemistrzowie świata, aktualnie wicemistrzowie olimpijscy, także i tacy zawodnicy też będą występowali tutaj. Walka podobnie jak w przypadku kobiet, walka uchwyt, początek walki, rozpoznanie, chociaż pewnie bracia się znają znakomicie, ale jeszcze próbują zaskoczyć rywala czymś. Styl wolny, przypominam, 57 kg i walka uchwyt, próba zaskoczenia. Możemy atakować nogi, każdą część ciała tutaj, tak jakby dźwignię nie wolno stosować, nie wolno uderzać. Sport, zapas, jak Państwo wiedzą, jest to piękna dyscyplina, piękna harmonia ciała. Wytrzymałość, wydolność, siła jednocześnie, gibkość. To są takie zalety, a nie ma jednocześnie takiego niszczenia zawodnika, że chce go zniszczyć, żeby stracił przytomność. Tutaj nie ma takiej sytuacji. I to jest piękne w zapasach, że to jest taki czysty olimpijski sport. Przypomnijmy, że w Radomiu mamy tutaj też świetne tradycje. 20 lat już działa szkoła mistrzostwa sportowego. Jest akcja zawodnika Boruty Olimpijczyk, jest, ale nie opanował, bo musi opanować. Być z tyłu, żeby opanował. Niedużo brakowało. Jest dwa. Dwa punkty dla naszego zawodnika. Przypominamy, że to jest druga walka dzisiejszego meczu. W takich spotkaniach każda walka jest bardzo ważna. Tu nie ma czasu na odpuszczanie czy na chwilę odpoczynku. Bo za wygraną na plecy 4 punkty. Za wygraną na punkty, jeżeli przeciwnik jest za jakaś duża przewaga, też jest 4. Jeżeli przeciwnik zrobi punkty, to jest 3-1 i to się wszystko sumuje, dlatego każda ilość punktów... Każdy punktik jest ważny. Tak. To są tak zwane punkty z zapisu walk. Tak. Czyli w tej chwili w meczu prowadzimy 3-1. Boruta Olimpijczyk, Grunwald 3-1. A w punktach małych 6-5. 6-5, tak. I te małe punkty, jakby był remis tutaj, w tych punktach z walk, to wtedy te małe punkty decydują.
regulaminy zapaśnicze są troszeczkę czarną magią dla wielu kibiców, ale dzięki temu, co mówisz tutaj właśnie, będzie to na pewno bardziej zrozumiałe. No i Warka się wyrównała. Teraz młodszy brat wykonał akcję za 2 punkty, także sprowadzenie. 53 sekundy do końca pierwszej rundy. Była próba wykonania wózka, ale dobra obrona i zawodnik zrezygnował z kolejnej akcji. Jest kolejny atak na nogę, tak 3 opanuje. Na razie to jeszcze nie jest sytuacja punktowa. Jak obejdzie z tyłu i będzie miał zawodnika przed sobą, 3 punkty podparcia musi mieć przeciwnik. No zobaczymy, jak z tą nogą sobie poradzi. Niestety, sędzia uznał, że to nie da efektu i przerywa. Do końca 20 sekund, wciąż 2-2. Ale to dopiero pierwsza runda. Pewnie wielkie emocje będą w następnej rundzie. Państwo widzą, że można zdecydowanie przeatakować, większa dynamika. Ale 6 minut się walczy i tak jak w poprzedniej walce, końcówka, widać, że zawodniczka gości była bardziej wydolna. Jeszcze pół minuty i by była walka chyba przegrana, bo tutaj tam bardzo już odcinało prąd już. No i mamy remisową rundę, 2-2. Emocje były spore, ale myślę, że dopiero przed nami ta zasadnicza część walki. Na roczniku gospodarzy widzimy 2 trenerów, pana Filipowicza, który trenuje kobiety i wolniaków, natomiast klasyków trenuje Włodzimierz Zawadzki, jest trenerem w Olimpijczyku Radom, od ponad roku czasu u nas trenuje, dzięki czemu wiemy, że mamy najwyższy poziom przygotowania, szkolenia tutaj, no i kwestia czasu, trzeba dorobić je. Klub Olimpijczyk Radom powstał w 2004 roku, od 13 roku, 2013 jesteśmy przez 4 lata rzędu najlepszym klubem w Polsce. Wszystkie kluby zdecydowanie ogrywamy punktacji i w stylu wolnym, i w klasycznym. Przechodzimy do walki, później może dalej. To zobowiązuje, co powiedziałeś. Tak jest. Znów troszeczkę takiego rozpoznania, takiej trochę dyplomacji zapaśniczej. Przygotowanie do rzutu. Jak przychodzi duże zmęczenie, wtedy łatwiej wykonać akcję, bo i ta reakcja jest inna. A! Może nic nie będzie, może nie zaatakuje, może nieskutecznie. I wtedy tak, przy takiej świeżości dużo trudniej zrobić akcję. Także muszą się troszeczkę podmęczyć, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i zaraz będą próby akcji. Ale czy taki zawodnik świetnie się znają, czy jest możliwość, że ktoś kogoś zaskoczy czymś? Chyba to będzie bardzo trudno. No teraz bardzo ładnie opanował rękę, jest do nogi wejście, tak. Jest. 2. Jest punkt. Pięknie. 2 punkty. I teraz próba wózka, wykonania wózka. Na lewo, prawo, nie, zabiera nogę, próbuje zapiąć z nogą. Jest nogą, zrobił dźwignię. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. No, przerywa sędzia. 4-2 dla zawodnika, Boruty Olimpijczyka. Minuta 45 sekund jeszcze do końca. No, dużo czasu. Kontynuując, jak doszliśmy do tych Radomiu, do tych sukcesów, proszę Państwa, było kiedyś 5-6 klubów, połączyliśmy się i teraz odbywa się szkolenie w sekcjach. Zawodnik, który kończy szkołę podstawową, przychodzi do głównego klubu, do lepszych trenerów, nowe wychwyty, nowe techniki, lepsi sparring partnerzy, bo w zapasach jednak sport, gdzie musi być sparring partner. Słabi sparring partnerzy, słaby poziom, dobrzy i tak dalej. W związku z tym, przechodząc, wybierając najlepszych z tych sekcji, pokazuje, ta rywalizacja na treningu jest zdecydowanie większa. Dzisiaj z całej Polski zawodnicy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przychodzą do nas, wiedzą, że mamy świetną kadrę, świetne warunki do uprawiania zapasów. Sala gimnastyczna, sauna, siłownia, obok sala, na której dzisiaj jesteśmy, także bardzo ładnie. Tymczasem zawodnik nasz zdobył 2 kolejne punkty. Ja zagadałem tutaj, przepraszam, ale bardzo ładnie zawodnik. Jest 4 punkty, 8-2 prowadzimy, 8-2, ale teraz zawodnik niebieski zyskał próbuję 1 punkt. Próbuje odrabiać straty, próbuje, tak. 8-3, 30 sekund, nie powinno się nic stać, biorąc pod uwagę doświadczenie, widać i nie jest to takie zmęczenie jak w poprzedniej walce. Tutaj powinien zawodnik do końca wybronić, nie ma tego maksymalnego zmęczenia w oczach. A wracając do
naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to właśnie w tym roku będziemy obchodzić 20 lat działania, działalności. Piękny jubileusz. No tak, za rok, w 98 roku, będąc wtedy prezydentem Radomia, wspólnie ze środowiskiem zapaśniczym, z panem Osińskim i pan Maj i wielu tu wszystkich działaczy, którzy trenerami później byli wszystkich klubów, udało się to powołać, była przychylność Polskiego Związku Zapaśniczego i od tamtej pory zapasy były jak na mapie widoczne. No, a teraz mamy świetny klub. Jest. Kolejne zwycięstwo dla zawodnika olimpijczyka Boruty. Zwycięstwo punktowe, czyli w zapisie walk to 3 do 1. W sumie prowadzimy już 6 do 2. A za chwilę wielka walka dla wszystkich kibiców z Radomia, bo będzie walczył Michał Kośla, jeden z wychowanków naszego SMS-u. Oprawa trochę jak na boksie zawodowym, tu piękne dziewczęta roznoszą tabliczki z nazwą Ale uwagi. U nas nie są w takich króciutkich spodenkach, tylko w ładnym mundurku i wydaje mi się, że mamy inaczej i piękniej. Zdaje się, że są to chyba dziewczyny z orkiestry Grandiozo z Młodzieżowego Domu Kultury. Dokładnie tak. O ile dobrze rozpoznałem. Tak jest. No i ci perkusiści, którzy witają zawodnika wchodzącego, tak. Werbliści, perkusiści, bardzo ładnie wygrają. To też orkiestra Grandiozo, także bardzo dziękujemy. Dzięki istnieniu takiej orkiestry możemy tak uświetlić imprezę. A tam widzę za batą pani Iwona Labzdyk, nauczycielka budowlanki i fotoreporterka, można powiedzieć. A bardzo nam kibicuje, syn uprawiał zapasy, był medalistą mistrzostw Polski także. No i robi znakomite zdjęcia. Tak jest. Nie wiem jak ty, ale myślę, że Michał powinien tą walkę wygrać. Myślę, że jest faworytem. W tej chwili zawodnik gości Grunwaldu Poznań, Sikora, jest aktualnym brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów 2017 roku. W tym roku, miesiąc temu. Ja myślę, że Michał Kośla też nie może narzekać na brak tytułu. Seniorów 16 i 17. Przed Państwem zawodnik Boruty Olimpijczyk z Gnieźnego. Panie Panowie, Michał! Michał wywodzi się z klubu Reszki Radom. Jego pierwszym trenerem był Edmund Mieszczakowski. Obecnie siedzi na trybunach. Tak, kibicuje na pewno swojemu wychowankowi. Michał bardzo mądrze walczy. Jest to kolejna walka jego. Bardzo ładnie pierwszą walkę w Bydgoszczy wygrał. Obecnie jest studentem szkoły oficerskiej we Wrocławiu. Tam przygotowuje się, uczestniczy w treningach w Śląsku Wrocław, ale jest zawodnikiem naszym. Takie są uregulowania. Chce być w naszym klubie dalej, nie przychodzi do Śląska. Jest to nam bardzo miło. Jest związany mocno z nami. Mądry zawodnik, inteligentny. No, wszystkie ma papiery na każdy wynik. I nie tylko w Polsce. Życiowo kilka miesięcy temu zawodnik Związek Małżeński. Tak jest, to tylko poprawia wyniki. Jest wyjście, ucieczka. Jest dla Michała dwa punkty. Ale w tej walce nie ma mowy o atakach na nogi. I o czym? Przepraszam. Nie ma mowy o atakach na nogi, bo to jest styl klasyczny. No tak. Tutaj mamy styl klasyczny, pierwszą walkę. Atakujemy tylko od pasa w górę. Nie możemy, tak jak mówiłem, partii nóg, stóp atakować. Dźwigni nie wolno zakładać, nie wolno uderzać. Przypominam tylko sport właśnie, siła, wydolność, technika, rzuty. O, Państwo widzą, jaki uchwyt teraz. Stara się i raz wypchnąć, ale pięknie sprowadzić. I tylko by poleciał na tak zwanego Jacksarowa, ale nie, ale wypnie go, wypnie jeszcze krok. Jest wyszedł. Jest ale zawodnik świadomie wyszedł. Wiedział, że jak nie cofnie się, to poleci rzut i poleci za cztery. Dlatego bardzo racjonalnie się zachował zawodnik Grunwaldu i wyszedł. Sikora za matę stracił jeden punkt, a nie cztery, które mu groziły. Michał Kośla, przedstawiciel całego klanu Koślów. Siostra Beata też ćwiczy w radomskim klubie. Konrad, medalista, aktualny mistrzostw Polski. Karol, tak samo zawodnik, też medalista, wielokrotny mistrzostw Polski. Także z pięciorga rodzeństwa czwórka uprawia zapasy. Paweł, nie? To piękne. Imponujące. Tak. Teraz przymusowy parter. Jest pasywność, sędzia orzekł pasywność i w lidze, w zawodach mistrzowskich nie ma tego regulaminu, ale w lidze jest, że jest parter.
za wcześnie, Michał zaatakował, dopiero po gwizdku. Jest zapięcie będzie, do łuska. Będzie. Nie, obronił bardzo ładnie, ale na drugą. Nie, bardzo mądrze broni. Ale, no jest chyba. Teraz. Zawodnik myślał, że już jest blisko zoomu, ale Michał wyczuł tempo, uderzył bardzo mocno. Zagapił się przeciwnik. 7-0 to wynik taki już zagrożenie, no tak, może jeszcze nie tak blisko. Zawodów mistrzowskich, jakie obowiązują w przepisach międzynarodowych, to 8 punktów w stylu klasycznym przewagi końc, ale w lidze 12 obowiązuje. Jest! Piękny za 4! Ręka, głowa z góry! Pięknie to, ale to rzadko spotykany chwyt, ale ładnie dopiął, ładnie skręcił, poszło obciążenie na... Będzie, jest. Pięknie. 11, jeszcze jeden punkt, Michał, nie daj się tylko kupić. Jest. Przewaga, 4-0. I proszę Państwa, ogromny dar, pierwszą walkę, to jest misi, niedźwiadek, czy to wilkie, maskotka. Nie słyszałem. Maskotka to chyba wilczy niedźwiadek? Jest, to jest Jerzyk. Ciekawe, czy znak wydy zapaśnicze ten Jerzyk? Ja myślę, że zna. Każdy, kto się w środowisku obraca, kiedyś uprawiał zapasy. To nie ma przypadkowych ludzi na widowni. 58 kg. No, wynik meczu wygląda bardzo ładnie. 10-2 dla olimpijczyka Borody. Mecz się zaczął. Pierwsza runda. 3 walki. Jeszcze stało 6. Zobaczymy, jak w innych kategoriach. Bardzo mocne kobiety mają zawodniczki Grunwaldu. Są bardzo utytułowane. Krawczyk, Michalik, aktualna Michalikowa, medalistka olimpiady z Rio de Janeiro. Medal Michalikowa, 69. Teraz Katarzyna Krawczyk będzie walczyła z Grunwaldu, kategoria 58. I od nas będzie walczyła zawodniczka Sasina, Roxana Sasina. Także utytułowana zawodniczka. O. Wojskowa mistrzyni świata 2017 i wicemistrzyni igrzysk europejskich Baku 2015. Panie i panowie, przed państwem zawodniczka Grudno Cudowski Poznań, Katarzyna Krawczyk! Aktualna mistrzyni świata Armii Wojskowej. Trzecia na Mistrzostwach Świata w Paryżu w 2017. Aktualna mistrzyni Polski. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i Świata. Zawsze, gdy oglądam walki kobiet, przypomina mi się nasza najlepsza zapaśniczka z regionu, Edyta Witkowska. Była mistrzyni świata, mistrzyni Europy. Na pewno od dyspozycji dnia będzie zależało, jaka w której formie, w jakim etapie przygotowań, jak wagę zawodniczki robił, bo to zawsze na co dzień tych kilka kilogramów jest więcej, te kilka kilogramów trzeba wyregulować, obniżyć. Różnie zawodnicy przechodzą ten okres zbijania troszeczkę wagi, regulacji. Nie wiem jak ty, ale ja stawiam na naszą zawodniczkę. No, ja widziałem ostatnie walki, Krawczyk jest wyjątkowo przygotowana, równa, nie odpuści ani na milimetr, ani na sekundę, zobaczysz Paweł. Nasza hala, nasza publika. No tak. Ale Roxana przyjechała ze Zgierza, też jest gościem tu. Ale dzięki temu olimpijczyk mógł wystąpić w tej lidze. W tamtym roku nie wystąpiliśmy, nie dogadaliśmy się z żadnym klubem. W tym roku inicjatywa Zgierza, żebyśmy tak pomyśleli, zaakceptowaliśmy jak najbardziej to. I wydaje mi się, że jest to fajna promocja i mieszkańcy, i kibice widzą, bo to i z każdej rundy jest transmisja w TVP Sport. Zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania tego. Jest transmisja internetowa zawsze, jeżeli nie będzie w Radomiu mecz gdzie indziej, na internecie można obejrzeć, jeżeli nie ma transmisji telewizyjnej. Zapraszamy na Polski Związek Zapaśniczy, trzeba wejść, albo Krajową Ligę Zapaśniczą, KLZ, i tam jest podany namiar. No a dzisiejsze spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji nami. Na razie 0-0. Jest złapanie, opanowanie ręki i z tej ręki będzie chciała zejść na pewno do parteru. Podciągnęła, ale nie dała Krawczyk podciąć, nie zaskoczona. Przygotowana była na tą akcję. Aktywność do naszej zawodniczki, do Zasiny należy. Trzyma rękę, pasywna jest, Krawczykowa teraz.
Sędzia pokazuje niebieskim, że o upomina, daje upomnienie pierwsze, upomina. I teraz mówi, jest walkę. 30 sekund ma na zrobienie. 30. Czyli parter. Jednak parter. Przepraszam, wprowadziłem błąd. Wydawało mi się, że 30 sekund. Tu jest parter. W lidze jednak jest tak jak we wszystkich stylach. No i za chwilę może być ciekawie. No i z ręką. Zabrała z ręką. Jak nie, puściła ręka. Pójdzie wózek czy nie? Teraz musi za tego, bo sędzia przerwie. Jeszcze jedną próbę daje szansy, jak nie, ale broni bardzo mądrze Krawczyk, odchodzi. Nie, obroni, bardzo mądrze broni. Bardzo mądrze Krawczykowa broni. Obracała się, nie dała pod kątem, odchylała się, kolanem blokowała. 2 minuty walki, nadal 0-0. Jest to mecz kluczowy, ponieważ z Bydgoszczą wygraliśmy dosyć wysoko i tam nie obawiamy się rewanżu, natomiast tutaj z Piotkowem. Piotków zasilił się wicemistrzami świata aktualnymi i wicemistrzami olimpijskimi i tam będzie nam trudno wygrać, aczkolwiek wszystko się może zdać, bo to jest sport, to jest moment nieuwagi i plecy i rzut i Takarek wygrał z mistrzem olimpijskim ostatnio w lidze niemieckiej. W lidze niemieckiej miał 2 tygodnie temu walkę. Arkadiusz Kulnycz w kategorii 75 walczył z aktualnym mistrzem olimpijskim i zrobił mu plecy. Moment nieuwagi, biodro w swoim stylu wykonał i nie wyszedł i plecy wygrał, że była sensacja, no na skalę taką co najmniej europejską, bo to się rozeszło mocno. No to dobrze prognozuje przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy. No i tu jakbyśmy z Poznaniem wygrali, to wtedy to daje nam jakby troszeczkę takie już myślenie o tym, że w playoffach możemy walczyć później o medale. To jest kluczowy mecz dla nas. Do playoffów trzeba się zakwalifikować, właśnie ten mecz jest bardzo ważny, tak, bo to Piotków raczej jest pewniakiem do awansu do półfinału. Tak. Jesteśmy w jednej grupie, z nim już graliśmy i w rewanżu wszystko się może zdać, tak jak mówię, ale chłodno kalkulując raczej są faworytami, dlatego tu musimy wygrywać i z Bydgoszczą i z Poznaniem. Jest. Czas, nie, minimalnie sekundy brakło, proszę Państwa, sekunda wcześniej i byłyby 2 punkty. Chwila przerwy, to dobra okazja do paru słów o sytuacji w polskiej reprezentacji. Mamy nowego trenera, Rosjanin. Zastąpił trenera Maksymiuka, prawda? No może to nawet czasy dla polskich zapasów. Ja nie chcę tu swoich wywodów prowadzić. Ja widzę gdzie indziej źródło słabych wyników polskich zapasów na arenie międzynarodowej, ogólnoświatowej. Ja widzę tutaj innej, to jest kwestia finansowania. Medalista mistrzostw Polski nie może mieć skadrowego 800 zł, a jest w klubie, gdzie dostaje nagrodę też 1000 zł. I proszę mi powiedzieć, zawodnik, który ma 20 parę lat, jak on ma się ustawić na zapas? Chyba, że ma bardzo bogatą żonę, albo jest kawalerem i rodzice mu pozwalają, żeby nie myślał o przyszłości, to żeby się bawił w sport, to jak długo można. I tego finansowania nie ma zasadniczego. Jak to się nie zmieni, to będziemy dochodzili do wieku 20 lat i tam medale będą. W kadetach, w juniorach, może w młodzieżowcach jeszcze, bo 20-21 lat jeszcze studiuje się, to jeszcze nie każdy ma rodzinę. Ale tu jest problem położony generalnie. Ja w tym upatruję, jakby tam było zrealizowanie tego, dofinansowanie, dowartościowanie tej pracy, bo to jest codziennie trening albo dwa. Na takim treningu zawodnik traci 2-3 kg w kategorii 70-80 kg, to jest taki ubytek. No ja zapraszam na trening tutaj do Budowlanki wszystkich, kto dzisiaj kibicuje, ogląda, niech przyjdzie kiedyś popatrzy, zobaczy jak ta mata jest mokra, jak koszulki mokre, jak to wszystko płynie, ile to energii, kalorii, wysiłku i tak dalej. No a widzimy, że w stosunku do jakokolwiek innego dyscypliny sportowej, nie mówisz o tenisie, gdzie są kosmiczne wynagrodzenia, ale nawet o piłce nożnej, to też jest kosmos do zapasu. I tu jest całe źródło. Jeżeli tego Polski Związek nie zmieni, tego, to będziemy dalej dreptali na etapie grup młodzieżowych. To samo dotyczy między innymi polskiego boksu. Tak marginesie. Jest. To samo. No tymczasem 4 minuty 23 sekundy i nadal bez punktu. No trenerzy się denerwują w narożniku, szczególnie w radomskim, zgierzko-radomskim narożniku. Trener ze Zgierza dość spokojnie podchodzi, a trener Włodzimierz. No, Włodzimierz Zawadzki to był zawodnik wyjątkowy.
on do końca, do ostatniego dnia przed walką, trening normalny, pełne obłożenie, wydolność nieprawdopodobna tam, do każdej sekundy, do ostatniej. Jednakowe, jak zaczynał, tak kończył, takim samym tętnem, pulsem i to był wybitny zawodnik. Wspaniała osobowość i wspaniały wychowawca młodzieży, wzór dla młodzieży znakomity. Dzisiaj mamy świetny duet, Kolanek, Włodzimierz Zawadzki. O, ciekawa akcja, proszę. No, no, wy... Jest. Cztery, na plecy. Jest. Cztery. Ale to była, no, właśnie. Dla czerwonej, pomyłka. Nasza zawodniczka wyniosła i na plecy rzuciła. No, będzie protest. Dobrze. Jakaś kontuzja w kolano. No, bo to rzeczywiście akcja taka kontuzjogenna, można powiedzieć. Kontuzjogenna, no tu wszystko musi być sprawne. Stawy, ścięgna, mięśnie, gibkość. Tu nie ma słabych punktów, nie może być słabych punktów. Nie może palec bolić, bo nie ma uchwytu, nie ma jak złapać. Nie może bark bolić, bo nie ma, no. Jest protest. Ciekawe, jaka. Ale trener zdecydował, że jednak nie. Czyli zrezygnacja z protestu, nie ma protestu. Wydaje mi się, że na plecy upadła, ewidentnie została wyniesiona z Zoomu, z czerwonego pola rzucona. Zaczęta akcja na Zoomie, nawet jak się kończy za Zoomem, jest zaliczona. No ale tymczasem nam trochę taka bokserska kontuzja widzę naszej zawodniczki. Zapała się za nos, ale już wszystko w porządku. Ostro poszła, tak? Tak. Nie zauważyłem, tu się za... Zawodniczka domaga się punktu. Jeden niebieski, tak. Jeden tak, punkt jest. Bo wyszła. Ale uderzyła ją, widać twarzy, że oczy przymrużone. Bardzo ważna ostro. Walka. No to jest jeszcze dużo, to jest jeden chwyt, proszę Państwa, za cztery punkty. Tak jak u nas wyszedł za Sinie ten chwyt za cztery punkty, tak no samo proszę. I tutaj. Bez punktu. 39 sekund. Pani Roxano, prosimy wytrzymać te 23 sekundy. Jest prowadzenie, zobaczymy za ile. Ciężka sytuacja, ale bardzo obserwuje. Walczy. Za punkt wyjście. A z parteru nie liczy się. W parterze nie ma. Aha. W parterze nie ma. Ze stójki, z góry byłoby wyjście i byłyby punkty. Czyli nadal 4 do 1. 14 sekund. No nie może się dać na plecy rzucić. Nawet wyjście za 2 punkty, czy obejście, sprowadzenie za 2, to i tak wygrywamy. Publiczność odlicza już sekundy. Mamy, jest zwycięstwo. Na pewno Roxana może zaliczyć do bardzo dobrych rewanżów, bo ostatnio Krawczyk wygrywała. Także bardzo fajna walka i dumna, ale zmęczenie maksymalne widzimy. Czyli widać, że dobrze czuje się na macie w Radomiu. A za chwilę już kolejna walka i ponownie w stylu wolnym, ale w wykonaniu mężczyzn. 74 kg. Kategoria w stylu wolnym 74 kg. I Bartosz Dobicki z Grunwaldu Poznań, a z naszej drużyny olimpijczyka z Giesz, Marcin Majka. Jest to syn prezesa klubu. Mistrzostw Polski, jak również trzecie miejsce podczas Mistrzostw Polski Juniorów. Panie i panowie, Grunwald, Sowiecki, Poznań, Bartosz Dobicki! Aktualnie mistrz polski młodzieżowy
U23. W listopadzie 2017 będzie nas reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy. Panie i panowie, zawodnik Porty Olimpijczyk z Bieszczadu, Marcin Majka! Marcin Majka jest młodzieżowym mistrzem Polski, czyli do kategorii wiekowej do 23 lat. Natomiast jego przeciwnik z Poznania jest brązowym medalistą. W takim rytmie rockowym ta muzyka wprowadza ostre ryfy gitarowe. Tak jest. Ale walki zapaśnicze, można powiedzieć, pasują do takiej ostrej muzyki. To wszystko się łączy w takie widowisko, takie niesamowite widowisko, pełne emocji, pełne zwrotów akcji. No i pełne kapitalnych tak. zagrywek. Zapasy mają to do siebie, że moment nieuwagi i rzeczywiście zmienia się obraz. W stylu klasycznym, często przy wyrównanych walkach, jest ta walka taka, można powiedzieć, monotonna. Bardzo walka na prędce, na ręce, na wykluczanie. Tak. I pierwszy, kto poczuje, że właśnie to zmęczenie, że zawodnik odpuszcza, że lekko copa rękę, wtedy idzie przewaga, wtedy idzie akcja i ta pasywność. I często tych chwytów nie ma, jak są bardzo wyrównani, znają się zawodnicy z jednego klubu, razem na kadrach trenują i tak dalej. Jest to czasami trudna walka i my to nie rozumiemy. Jak się spotka z innym przeciwnikiem, ta walka piękna jest. Są chwyty, są akcje, a jak się znają, jest to trudne. Czy zawodnicy też się znają, bo to z areny polskich, ale miejmy nadzieję, że będą akcje. Tu drużynowa rywalizacja ma inne uregulowania, nie ma presji, tu jest klub, jest drużyna, każdy punkt jest cenny, walczę do końca, nic, że przegrywam, ale jak zrobię jeszcze jeden punkt, będzie mniejsza przewaga, w mniejszych punktach jest o co walczyć. W normalnych zawodach przegrana eliminuje, system pucharowy odpada ze eliminacji, jedna walka przegrana odpada się. Warto przypomnieć, że Krajowa Liga Zapaśnicza co prawda działa od 2 lat, jest to liga profesjonalna. Zawodowa. Zawodowa, tak. Ale warto przypomnieć, że już zawody ligowe były dużo wcześniej. Występował w nich SMS Radom, występował Olimpijczyk Radom i również Radom zdobywał wtedy, nigdy nie był mistrzem, ale zdobywał tytuły wicemistrza, brązowego medalisty. Były też wspaniałe walki. A jeszcze wcześniej występował Orzeł Wiedźmica. Tak, zgadza się. Były to tylko zawodnicy jednego klubu, no i tylko polscy zawodnicy. Dzisiaj jest tak, że możemy łączyć, nowy podmiot tworzyć, tak jak my utworzyliśmy ze Zgierzem, no ale aż 3 style muszą być. Nie ma w Polsce takich klubów zapaśniczych, które mają wszystkie style, i kobiety, i wolniaków, i klasyków. W związku z tym takie uregulowanie musiało nastąpić. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo już te pierwsze mecze, te pierwsze 3 kolejki rundy zasadniczej pokazały, że był to pomysł trafiony. Nawet widać dzisiaj na hali, jest bardzo wielu kibiców i na pewno dobrze, żeby takie mecze się tu odbywały jak najczęściej. Zawody zapaśnicze odbywają się najczęściej 2 dni, sobota, niedziela. I wtedy na kilku matach się odbywa, jest zawodników kilkunastu, kilkudziesięciu w kategorii wagowej, system pucharowy i na następny dzień z reguły walki o medale się odbywają, na tym to polega. Natomiast w zawodach rangi mistrzowskiej tego samego dnia idą 3 kategorie i następnego dnia 3 kategorie. Zaczynają się wszystkie walki jednego dnia, czy to jest 4, 5, czy 6 walk jednego dnia się odbyć, także przygotowanie do turnieju inaczej, przygotowanie do walki, no tutaj fantastyczna akcja. Skomplikowana. Ale nie ma jeszcze obejścia. Nie ma obejścia, jeszcze żaden zawodnik nie ma punktu. I jeszcze nie tym razem. Jeszcze tym razem. Było ciekawie, ciekawe było. Wiele się działo, ale punktów nie ma. Powitajmy też wielkimi brawami panią dyrektor Polski Klubu Nowy, panią Joannę Skoszylas. Wiem, że jest z nami, przynajmniej na myśli, to jest z nami. Speaker wita kolejne osoby będące na meczu, gości spotkania, ale trzeba powiedzieć, że w Radomiu jest naprawdę przychylny klimat dla zapasów od wielu lat. I władze miasta, i trenerzy, i szkoły, i nauczyciele sprzyjają tej dyscyplinie, bo rzeczywiście to świetna metoda wychowawcza.
Tutaj pięknie się ta szkoła mistrzostwa sportowego wpisała do budowlanki. Są uczniowie o różnych predyspozycjach, z różnych szkół przychodzą, z różnych miejscowości. W związku z tym może chodzi do szkoły zawodowej, czy do technikum, czy do liceum. W związku z tym to jest ten cały wachlarz kształcenia. I to jest fajne, bo nie wszyscy jesteśmy jednakowi co do nauki. Zgadza się? Oczywiście. Też jest ważne, że jest ta hala budowlanki. To jest duży pomysł był. Duże zrozumienie pedagogów. Rozumiem, że mają zgrupowanie przed maturą, indywidualne nauczania, przygotowania tych zawodników. Bywało tak, że i na zgrupowania jeździli nauczyciele z matematyki, z polskiego, żeby do matury przygotować. Tak miał Arek Kujnycz, inni zawodnicy i Łukasz Szwapiński. Gdzie właśnie jeszcze jako zawodnik nauczyciele jeździli na zgrupowania, żeby przygotować dodatkowe godziny, pozdawali matury, dzisiaj są mieszkańcami, zakładają rodziny, czy Łukasz, czy Arek Kujnycz mieszka w Radomiu, rodzinę założył, także to jest taki też bardzo dobry objaw tego, co się dzieje poprzez szkołę, poprzez dobry klub, dobry sport. Zawsze tak jest w historii każdej dyscypliny, że z maluteńkich miejscowości do miasteczka powiatowego, z powiatowego do większego, z większego do wojewódzkiego, do coraz większego klubu i tak są kariery, tak jest Lewandowski i tak dalej. Nie każdy się urodził w Warszawie, nie każdy się urodził w Poznaniu, nie każdy w Krakowie czy we Wrocławiu, zgadza się? Tak jest. A ci zawodnicy tam się ładnie zbierają i na tym polega ten awans. Arek Kujnycz, pamiętam, jak zdobywał medal Mistrzostw Świata. Później jeszcze byłeś wtedy prezydentem, u ciebie tam w gabinecie, jak było przyjęcie, spotkanie z Michałem Koślą i Zarkiem Kołęczym. Michał wtedy był daleko, ale rok później znowu medal Mistrzostw Europy juniorów. Tak, brązowy medal. Tak jest, tutaj Arek i na światach, i na Europy zdobył medale, a Michał brązowy medalista Mistrzostw Europy, tak. No dzisiaj są obaj znakomitymi zapaśnikami, kandydatami nawet do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Arek Kujnycz zdecydowanie tak. Jak tak będzie dalej podchodził do tego, jak podchodzi obecnie, to ma wszystkie papiery i drogę ma ułożoną fajnie. No bo przecież nie możemy się doczekać tego Polaka na Igrzyskach Olimpijskich. No nie możemy tylko przyjąć do wiadomości, że na kolejnych Igrzyskach zabrakło do Polaka w stylu klasycznym. No właśnie. Byłaby to przykrość, zobaczymy. No, zostało troszeczkę, ale ja cały czas wracam, że jak się tego uregulowanie zrobi, o którym mówiłem, nie chcę powtarzać tego, proszę Państwa, to będzie ciężko. No. Każdy dorastając 20 parę lat, a wtedy się ma już te takie szlify mistrzowskie, 25, 24, 27 lat. To jest taki świetny wiek na medale Europy, Olimpiadę. I wtedy już każdy ma rodzinę, już jest poważnym człowiekiem. Do 21 roku, pierwszy rok studiów, drugi jeszcze różnie. Aczkolwiek też już się zakochujemy, mamy swoje sympatie, partnerki i tak dalej. Ale rodzinę już się zakłada w tym wieku i wtedy jak nie ma tej perspektywy, no to każdy myśli, co ja będę robił. No, to musi być, to jest niezbędne. To musi być? Tak samo jak muszą być punkty w tej walce, ale są punkty dla zawodnika Grunwaldu. 2-0. Sytuacja zagrożona, niedużo brakowało na plecy, by przetoczył naszego zawodnika. Wygląda na to, że tym razem będą cieszyć się zapaśnicy z Poznania. 13 sekund, proszę Państwa. Speaker tutaj ogłosił, że 13 sekund, ale jeszcze walka nieskończona. No Marcin, wejście, jedno wejście za dwa punkty, sprowadzenie. No, czy będzie coś z tego, uwaga? Szybko, jeszcze nie ma. Chyba nie zdąży, już nie ma siły. Nie ma, niestety. Pierwsze punkty dla Grunwaldu Poznań. Wielkie brawa dla naszych gości. Pierwsza wygrana walka w kategorii 74. Czujemy, Paweł, to zmęczenie. A za chwilę już się nie mogę doczekać na macie Arkadiusz Kujnycz i Tadeusz Michalik, to będzie wielka walka. Zwycięstwo zawodnika z Grunwaldu Poznań, Bartosza Dubickiego w kategorii 74 kg. Jedna akcja dwupunktowa, ale to wystarczyło. Słuchaj, a za chwilę Arkadiusz Kujnycz, Michalik. Bo przerwa będzie tutaj przed nami, drodzy Państwo. Ja tylko przypomnę, że przerwa? Będzie mały pokaz. Na żywo pokaz. Przez Sportzone, a ja już zapraszam. O, fragment pokazu może pokazać. Szkolnego zaprosicielu Olimpijczyk Grado. Serdecznie zapraszam na pokaz akrobatyczny. Ogromne brawa, zróbcie dla nich. Zobaczcie, kto to. To są maszynami.
Mamy króciuteńką przerwę. Zawodnicy Olimpijczyka Radom pokazują, jest pokaz akrobatyczny, państwo widzą. To jest normalny element każdego treningu, z reguły na koniec treningu. Sprawność. Ciało musi być dynamiczne, gibkie, długie mięśnie, wytrzymałe. To jest zaleta, państwo widzą. Skoki jak akrobatyka. Różnego rodzaju piramidy mogą stawiać, wytrzymałość tutaj zarówno kończyn dolnych, jak i karku, grzbietu. To jest podstawa. I państwo widzą tutaj, o, normalny człowiek by się do tyłu przełamał, kontuzja kaleka, wydział na neurochirurgii by się znalazł przy takim ćwiczeniu. Widzą państwo, że pomimo zawodnicy wysocy uprawiają zapasy. Trzeba umieć wykorzystać swoje warunki. Teraz tak zwana karuzela, czyli głowa w miejscu, ramiona i naokoło. Obrót ciała. A teraz na rękach. Przejście do przodu, do tyłu. I na głowie niektórzy robią przejście do przodu, do tyłu. Nie jest to takie proste, jak się patrzy, wygląda się. Oczywiście, że tak. Proponuję delikatnie położyć się na plecach, zrobić mostek i spróbować się do tyłu. No nie da rady. Nie da rady w żaden sposób. Bez długiego treningu, kilku lat, takich rzeczy się nie zrobi. I teraz rzuty biodrowy, rzut biodrowy. Teraz ramię po kolei. Suples. Rzut suplesowy. Bardzo trudny suples, trzeba umieć i rzucić, i upaść trzeba umieć. Przy złym. Ręka, głowa. Tu w akcji w jednej walce był taki rzut. Michał Kośla wykonał ręka, głowa, tylko bardziej do boku. To jest bardziej za siebie rzut. I teraz salta do tyłu. Państwo widzą, jak to ładnie wygląda. Wielkie chłopy tutaj. Rudnik, zawodnik ten najcięższy, on ze 70 kg waży, nie widać po nim tej wagi, jak są proporcje zachowane, mięśnie nie widać, 90 kg. Normalnie człowiek to już wtedy ma ten brzuszek, ciałko takie, a tu jest wszystko, sylwetka proporcjonalna. I teraz widzą państwo, kręgosłup jakiś silny, odbić, jakaś siła odbicia uderzenia i to jest, musi być sprężyste, wytrzymały, normalny człowiek, złamany kręgosłup. I jeszcze salta do tyłu, za nogę, wybicie. I teraz do tyłu, na zasadzie takiej przemienności. I co teraz? Aha, salto jeszcze z dużej wysokości, też trudny, o, dużej wysokości. Nogi muszą wytrzymać, w powietrzu trzeba mieć tą wyobraźnię, tak jak każda akrobata. I teraz ramion jeszcze. Wejść trzeba umieć na tego żywego człowieka, odbić się, udało się. I jeszcze na koniec, to co kto lubi, to co mu sprawia przyjemność. O, salto, przewrót, salto, bardzo ładne, bardzo ładne. Przewrót i salto, fajne, bardzo ładnie to wygląda. A tu piflaki, piękne do tyłu, maszynka. Zawodnik bardzo wysoki, 1,80 m ponad, młody zawodnik, pierwszy rok juniora, Oskar zdobył na Miaziu, zaskoczył wszystkich faworytów, Kadrowiczów pokonał na ostatnim turnieju, największa niespodzianka turnieju, został najlepszym technikiem turnieju, Miazia. To są przyszli medaliści. W seniorach może Europy, może świata, na pewno, powiedzmy, że na pewno. Byliśmy, tego im życzymy, nie Paweł? Tak jest, idziemy dalej, Igrzysk Olimpijski robię. Tak, tak, tak. Tego im na pewno życzymy. A za chwilę walka Arka Kołojnycza w stylu klasycznym zmierzy się z Tadeuszem Michalikiem. To walka, która zapowiada się po prostu rewelacyjnie. Co prawda Arek walczy w wadze bardzo wyższej niż 75 kg. Ale można spodziewać się wielkiej walki. Dziękujemy serdecznie.
Teraz będzie walczył Arek Kujnycz, nas, można powiedzieć, najbardziej utytułowany w ostatnim okresie zawodnik. Nasz lider. Mistrz Polski seniorów i w roku ubiegłego, i w tym roku, wygrywając wszystkie walki. Dzisiaj na wadze, byłem na wadze, jak się ważyli, ważył 80,5 kg, kategoria 85, z którego zbija się 4-5 kg, czyli zawodnik 90-kilogramowy będzie walczył z naszym 80, także to jest różnica masy mięśniowej, musimy mieć to pod uwagę. Powiem więcej, ostatnio w lidze Arek spotkał się z Michalikiem w lidze niemieckiej, bo obaj walczą w lidze niemieckiej, najwyższej lidze, spotkali się, no i w ostatnich sekundach Arek przegrał. Prowadził 1-0 i w ostatnim obejście dał zrobić sobie 2-1, przegrał. Także walka będzie ciekawa. Zobaczymy, jak tutaj masa mięśniowa, jak siła będzie miała wpływ na końcowy wynik walki. No cóż, to czas na rewanż w takim razie, czas na rewanż. Wszystko się może zdarzyć. No Michalik jest bardzo pracowitym zawodnikiem, równym, ułożonym, konsekwentnym. O, jest taka maszyna zapaśnicza, byśmy powiedzieli. Arek ma warunki lepsze, wyższy, więcej akcji może, wykluczania, parterze wynieść może. To są jego atuty. Zobaczymy. Już Arek Kujnycz wraca na matę. Ale widzisz, nasza mentalność. Nie dołożą cholery, tylko odejmą albo kolor zmienią, nie? Czego? O czym mówisz? O, mówię o tym medalu. Aha, no tak. Właśnie przed chwilą do naszego stanowiska tutaj podszedł prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron, ale my już przechodzimy do walki. To niestety punkt dla Michalika. Od razu na początku wypchnięcie z maty. Ostro zaatakował, nie nadążył ustawiać się Arek, no i musiał wycofać się za czerwone pole i stracił punkt. No to ustawia już walkę. W przypadku klasycznego stylu to ustawia. Michalik teraz będzie uważał, konsekwentny, będzie wchodził niby do akcji, ale będzie to pasywne wchodzenie do akcji. Zobaczymy, musi Arek zaryzykować, bo inaczej ta walka się tak może skończyć. To jest takie doświadczenie tutaj po stronie Michalika. No. Niedużo brakowało, a byłoby drugi punkt. To co mówiłeś, ta siła fizyczna tutaj może odgrywać ogromną rolę. Pasywny Arek. Arek jest pasywny, sędzia daje ostrzeżenie. Za chwilę do parteru. Jak nie podejmie akcji Arek bardziej aktywnej, to do parteru pójdzie i wtedy... No, za tym kibiców. Kibice chcą tutaj pobudzić Arka, ale niestety kolejny punkt. Wyszedł nogą, minimalnie, minimalnie wyszedł. Minimalnie wyszedł. 2-0 tak sędzia uznał. Wydawało mi się, że całą stopą nie wyszedł. To musi być cała stopa. Pół stopy nie, cała stopa. Ale to sędzia decyduje, tak zdecydował. Dobry pomysł miał, nie? Te pół stopy, żeby nie wyszedł. Tak. Pięknie go odepnął i obszedł. I jego byłaby 2 punkty. Wygrywałby. Na 1,5 minuty zleciało błyskawicznie. No teraz na razie Michalik ma kolejną szansę. Sędzia uznaje, że dalej pasywny jest Arek i przymusowy parter i to może ułożyć. Zabrał rękę czy nie? Zabrał rękę, koniec walki. Jak już zabrał rękę, to raczej 4 punkty, trudno proszę, będzie obronić. Raz. No powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak łatwo to pójdzie. Dał się zaskoczyć. Jakoś śpiący jest Arek dzisiaj, tak, prawda? Początek walki zupełnie mu się nie ułożył. No, duża przewaga Tadeusza Michalika. 6-0. No, Arek zdecydował się na mocny chwyt. Broni, widzę, że podejmuje ryzyko. Wie, że nie może dalej tak walczyć. Ale nie poszedł. Powinien był na cofaniu i wtedy nie miał rytmu, nie miał ustawienia nóg. Była szansa, że wyjdzie za matę. Niebieski pasywny, Arek musi podejść do akcji, może on dostanie partę, wtedy Arek będzie miał akcję. No na razie doping kibiców na niewiele się zdaje. Arek chyba trochę nie ma pomysłu, co zrobić w tej walce. Pomysł może jest, tylko jak się czuje siłę większą, rękę i zaparcie tu na przedramieniu, na karku. Ale próbuje to zrobić. Musi podjąć ryzyko. To jest zawodnik,
tej klasy, że na pewno nie odpuści. Nie, nie, nie. Będzie próbował oszukać na pewno. Być może nawet w parterze. Ma dobre kontry Arek, ale tu dał sobie rękę zabrać od razu. To słaba strona. Normalnie w parterze zawodnik, który jest, drugi będzie się ręce na plecach. W momencie gwizdka dopiero on powinien próbować go objąć. A część tak zawodnik się jeszcze nie położy na plecach, już łapie i sędzia w tym momencie gwizdzie. Także to nie ma równych szans tutaj często. I to od sędziego zależy, czy każe powtórzyć akcję, czy puszcza akcję. Ciekawe, co tam trener Zawadzki w tej chwili mówił z tego zawodnika. Druga runda walki, Michalik, Kołynycz, 6-0 dla Michalika. No, Arek musi twardo iść. Musi teraz. Na pewno nie może mówić o zmęczeniu. Nie regulował wagi, naturalna wagi. Na 6 minut walki musi być przygotowany, co widzimy, że idzie ostro, próbuje zapinać. Sędzia powinien ostrzeżenie za chwilę wskazać niebieskiemu, bo blokuje. Niebieski blokuje. Zobaczymy. Już sędzia pokazuje niebieskiemu pasywność. Jeszcze jedna akcja, już powinien do parteru. Jest ostrzeżenie. Szansa dla blokuje Kołynycza. I parter, tak? I do parteru. Blokował nadgarstek i za to pasywność. No i teraz Arek, jak nie wykorzysta tej akcji, to moim zdaniem mały ma szansę na wygranie. Musi. 2 minuty 15. No, zawodnik się uśpieszył troszeczkę. Jest, zapiął. Musi szybko, bo sędzia przerwa, jak będzie za długo. Musi szybko zdecydowanie. Wynieść, jest wysoki, musi wynieść go. Wózek będzie ciężko zrobić, za długo, sędzia przerwie zaraz. No, nie wy... chyba inna rady. Tak jest. Niestety szansa niewykorzystana. Zostaje tam 2 minuty, ale na razie nie zanosi się na to, żeby Arek wykonał jakąś akcję techniczną. Bardzo mądrze bronił się Tadeusz Michalik, zawodnik Grunwaldu. Widzieli Państwo, Arek próbował zapiąć, ale biodrami przesuwał się i rozrywał ten uchwyt. Arka. Nie można zapiąć, jak po macie dociska się biodrami, rozjeżdża. Te palce aż się tam łamią nieraz. W związku z tym jest, ma. Teraz szansa. Niewiele brakowało, ale niestety aż się tam trener Zawadzki złapał za głowę. Było blisko. Wydawało się, że go złapie w pół, ale widocznie ten uchwyt rozerwał. Nie miał dopiętego uchwytu. No, Michalik to wielce doświadczony zawodnik. Czołowy zawodnik Europy i świata, można powiedzieć. Tak jest. Wielokrotnie mistrz Polski seniorów, 3 w Mistrzostwach Europy 2015 roku. Jeden z najlepszych wyników klasyków, jaki został osiągnięty w ostatnich latach przez styl klasyczny, przez zawodników stylu klasycznego. Kolejny. Szansa dla Kołynycza. Chyba to już ostatnia szansa w tej chwili. Tak się może nam wydawać, zobaczymy. No. 56 sekund do końca tej walki. Musi wynieść. No i teraz ręka głowa próbuje. Albo zrobi, albo nie. Zobaczymy. No. Jest ręka głowa. Mocny. Tadeusz jest mocnym zawodnikiem. Twardym, zwartym. Tu korpus ma twardy kark. Trudno mu dobyło go. Kolejna próba nieudana. Do końca 30 sekund. 6-0 dla Michalika. Jest już zawodnik Grunwaldo bardzo bliski zwycięstwa w tej walce. Marek. No
Drodzy Państwo, i mamy kolejny raz zwycięstwo. Michalik wygrywa 6-0. W zapisie walk to jest 4-0. I przewaga olimpijczyka topnieje, topnieje przewaga olimpijczyka. Już 13-9 to jest. Wynik się zaczyna wyrównywać. No właśnie. Paweł, widziałeś? Także teraz kobiety. Ostatnie trzy walki przed nami. Podobnie jak poprzednio. Najpierw kobiety, później wolniacze, a na końcu klasycy i występ Rafała Płowca. Serdecznie dziękujemy firmie Ambia, pani Małgorzata Czerwowskiej, firmie Meks, firmie Matu, firmie Lotko. Wydawało się, że mecz już jest pod kontrolą, a tymczasem po tej porażce jest tylko 4 punkty więcej dla Radomia i Zgierza. No i to bardzo trudna walka dla zespołu naszego. Monika Michalik, Grunwald Poznań, najbardziej utytułowana polska zawodniczka, brązowy medal na ostatnim Igrzyskach Olimpijskich. Także tu jest faworytka zdecydowana, a z naszej strony dlatego Tajbe będzie liczył każdy punkt, nawet żeby tak nie czekać 4-0. Tak jest. 2017. Zawodniczka Grunwald Sobieski. Po przypadku porażki 4-0 będzie remis w tym meczu. Zgrożeni gospodarzy, drugie miejsce na Mistrzostwach Europy 2017. Wielokrotna medalistka mistrzyni Europy i mistrzyni świata. Drodzy Państwo, przed Państwem zawodniczka Boruty Olimpijczyk z Wierz Radom, Tajbe brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Las Vegas z 15 roku, także to jest dobra zawodniczka, że walka będzie przednia, niewątpliwie. Dokładnie. Na pewno nasza zawodniczka no, nie podda się, no, na pewno to będzie walczyła ostro. Może być ciekawie, na pewno będzie ciekawie. W okresie letnim zawodniczka olimpijczyka, Boruty olimpijczyka leczyła kontuzję, także przystąpiła do sezonu, tak widzę, tak na takich na 50%, 70 obrotach. Te pierwsze mecze nie były w takim wydaniu, ale widać, że tutaj tak jak trenerzy mówią, jej forma wzrasta, kontuzja gdzieś tam odchodzi w zapomnienie, no i liczymy na dobrą walkę teraz. Na pewno bardzo utytułowane zawodniczki, chyba najbardziej walka, najbardziej utytułowane zawodniczki w tym dzisiejszym meczu. Brązowa medalistka ostatniej olimpiady i mistrza świata z Las Vegas. Nasza radość z Rio de Janeiro. Tak. Ten brązowy medal sprawił nam wszystkim tyle radości. No, sędzia sygnalizuje pasywność niebieskiej zawodniczki. Zawodniczki Michalik, Moniki. Czasami sposób uchwytu decyduje, kto jest pasywny, kto nie. Jak ktoś blokuje nadgarstki, to jest jego pasywność. Jak ja wchodzę do akcji, wchodzę pod rękę, zabieram i tak dalej. Jak ktoś blokuje mi nadgarstek, to się broni, jest pasywny. I to decyduje o tym. I tak na pozór, no obie są nachylone, obie stoją, to że... Sędzia zachęcał zawodniczki do bardziej aktywnej postawy. Przerwał akcję. No i teraz proszę... Do parteru. Tak, do parteru. Zobaczymy co Tajbe nasza zawodniczka. Jak ma dopracowane. No, bardzo ładnie zeszła Michalikowa, obroniła szybko, ale no, ładnie zabrała. Jest szansa. Jest, Wózek. Ale dorwała, jest 6! Jeszcze raz, ale z ręką zabrała, zobaczcie z ręką. Jeszcze raz, proszę. I będzie jeszcze raz 12! Jest. Koniec! Coś rewelacyjnego! Sensacja! Wow. Sensacyjna walka! Nieprawdopodobne! Tego nie zakładaliśmy, Paweł, ja na pewno nie! Nie. To coś pięknego! Brązowa medalistka! Przegrana.
Rewelacja! Rewelacja! O, po nosie mi łączy Michalik, po nosie! A Złodziwiec Zawadzki się tam śmieje po prostu. Zapraszam na... No, po raz pierwszy gladiatorzy. Gladiatorzy to jest takie święto. Mini gladiatorów 97 kg. 97 kg przed nami. Przedostatnia walka. No, odetchnęliśmy z ulgą, bo wynik meczu już jest dużo lepszy. 17-9 dla Radomia i Zgierza. Ale popatrzmy, może jeszcze więcej nie ruszcie, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. 13 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w 2016 roku. Trzykrotnie piąte miejsce na Mistrzostwach Europy i wojskowe Wicemistrzostwo Świata 2017. Panie i Panowie, zawodnik Grudol Sobieski Poznań, Radosław Baran! Aktualny wicemistrz świata armii, bardzo utytułowany zawodnik, także faworytem tej walki jest. Ale wynik jest taki spokojniejszy, prawda? 17-9 to jeszcze nie przesądzony wynik, ale coraz bliżej zwycięstwa. Aktualny mistrz polski seniorów, panie i panowie, przed państwem zawodnik Moruta Olimpijczyk, pierwszy Radom. Uwaga, 97 kg, to już 100 kg prawie, na pewno ważą powyżej 100, zawsze reguluje się kilka kilogramów. No szczególnie zawodnik naszego klubu, słusznego wzrostu, takiej atletycznej postawy. No piękna sylwetka, piękna. Nie ma przerostu, tutaj kulturyści mają przepakowane mięśnie, serce nie dorasta do tych mięśni, czyli zmęczenie, ma wydolności, wytrzymałości. Tutaj jest wszystko proporcjonalnie. Te mięśnie są wypracowane na macie, także tu nie ma takich zjawisk, że tam po 30 sekundach odcina prąd i mleje się. Jest pracy. Te mięśnie są wykształcone, wypracowane, które po prostu wykonują pracę. Innych mięśni nie ma. Tu nie ma tak, że idę na siłownię i pakuję sobie i tak dalej. Tu można poprawić pewną grupę, jak czuję, że mam słabe wynoszenie, czy coś, to wtedy biorę gdzieś tam jakieś ciężary i pracuję na tą grupę mięśni, bo widzę, że nie dopinam, że nie umiem utrzymać łby, to tylko w takim celu, a normalnie to jest praca na macie, w walce. Zawodnicy bardzo spokojnie, nawet o ciężarze moglibyśmy powiedzieć podchodzą, leniwie, spokojnie. Z pewnością czymś nas zaskoczą. Zaraz będzie uderzenie akcji, ona będzie błyskawiczna wtedy, to jest to. Ale jeszcze jestem pod wrażeniem poprzedniej walki, powiem szczerze, bo to się rzadko spotyka, coś takiego. Najlepsza nasza zawodniczka, brązowa medalistka aktualnej olimpiady, no i przez przewagę. To znak, że... To jest zapasy. Zabrała rękę, była pasywna do parteru, zrobiła zabranie z ręką i nie ma obrony na to. Jak zapnie z ręką wózek, nie puszczę ręki, nie mam jak się bronić, jedną ręką się broni. Muszę mieć dwie ręce z przodu wyparte, żeby bronić wózek, mieć szansę. A jak nie mam tej ręki, no to nie ma szans. I ona bardzo ładnie zrobiła, była konsekwentna, uchwyt stalowy i zakończyła akcję. To jest to. Ja myślałem, że Arek też tak zakończy, bo mu zabrał rękę to samo Michalik w poprzedniej walce. Zabrakło trochę siły. Zabrał rękę, tylko przy drugim wózku wyrwał tą rękę. Mhm. Gdyby nie wyrwał, to był koniec walki w tej samej. Tak samo jak tu. Nadal bez punktów, przedostatniej walce wieczoru. Patrz,
aktywność zawodnika Grunwaldu. Ale na razie sędzia nie decyduje się na parter. No bo to zawsze musi być pierwsze ostrzeżenie, daje upomnienie, znak, sygnalizuje. Jeżeli dalej jest taki sam, taka sama aktywność, wtedy dopiero jest parter. Teraz, potwierdza, teraz, tak. Przerywa do parteru. No i teraz zobaczymy. Aha. No zobaczymy, pójdzie wózek czy nie. Ej, jest, jest, nie, ale obronił. Jeszcze na jedno tempo powinien iść, miał rękę już prawie złożoną, zawodnik do obrony i jeszcze powinien poprawić, niestety. No, bardzo mądrze obronił. No. Dobrze bronił i na razie 0-0 i chyba tak się zakończy ta runda, chociaż jeszcze zawodnicy mają 13 sekund. Jedno wejście do nogi, obejście. Na to trzeba pół sekundy, albo sekundę, także... Ale chyba zdecydowali się już poczekać do tej drugiej rundy. No, zawodnik. I koniec, proszę Państwa. Ogromne brawa. Pierwsza koniec runda pierwszej rundy, oczywiście. 77 kg zmarli. No, zobaczymy, kto teraz wytrzymał. W drugiej rundzie zawsze dajemy sobie odpowiedź na to, jak zawodnik przygotowany, jaką ma wydolność organizm. I teraz większa masa mięśniowa, zawodnik bardziej się męczy, czyli zawodnik o niższej wadze nie ma tego problemu, powinien być bardziej wydolny, bardziej szybki w drugiej rundzie. Zobaczymy, czy się to potwierdzi. W pierwszej rundzie mogła decydować jakby większa siła, nie? Naszego zawodnika i tu była przewaga, nie wykorzystał tego. A teraz już wchodzi w rachubę. Już pewne zmęczenie, czyli ta siła już nie ma takiej dużej funkcji, wartości. Natomiast ta wytrzymałość i szybkość, dynamika nie decydowała i tu teraz ma większe szanse zawodnik. Ale to jest tylko teoria, a praktykę zobaczymy. Zobaczymy, czy twoja teoria sprawdzi się w praktyce. Na razie jest ciekawie, robi się coraz ciekawiej w każdym razie. Ta akcja prawie to potwierdzała, co mówiłem. Nadal 0-0, do końca walki 2 minuty, sędzia sygnalizuje pasywność zawodnika Boruty Olimpijczyka i będzie przymusowy parter. No, takie zmęczenie lekkie już widać u naszego zawodnika i sędzia to bardzo ładnie wychwycił. Zobaczymy, jak sobie to spróbuje rozegrać zawodnik Grunwaldu Poznań. No, robi się niebezpiecznie. No, no i teraz atak na wózek. No ale tu mocne barki, mocne ramiona. Mocno się broni, no i koniec. Nie ma punktu. Obroniony parter. No. Włodek Zawadzki tam kibicuje, krzyczy, podpowiada, ale to trener brakuje tlenu w płucach, to inaczej trener, się to słucha i realizuje. Trener Zawadzki jak zwykle żywiołowo tam reaguje w narożniku. Oj, oj, oj. To była akcja. No i chyba będą punkty. Jest tak jest. Jest dwa punkty. Dynamiczna akcja zawodnika Grunwaldu Poznań. Troszeczkę zaskoczył naszego zapaśnika. Chyba rzeczywiście zaczyna brakować sił. Tak. Wolniejszy, jest wolniejszy już. Na zawodnik powinien dojść do pewnego uchwytu, tą siłę jeszcze raz skoncentrować i spróbować jedną akcję wykonać konkretną za 4 punkty. Inaczej przegra, jak będzie tak już teraz przepychanie, zbijanie, takie markowanie trochę, to niestety. Musi podjąć jedną akcję, spróbować, zaryzykować. No ale sędzia daje szansę teraz, daje szansę. Dwa punkty można odrobić.
Za chwilę przymusowy parter. Zawodnik Poznania w parterze. No, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Źle zapina. Źle zapięty wózek, za luźny. Uchwytany bardzo ciaśniuteńki. Akcja na nogę, źle zawodnik, źle rozpina. Nie ma już uchwytu mocnego, za luźno. Może tylko stracić. 23 sekundy do końca. 23 sekundy do końca tej walki. 97 kg. Państwo widzą, aktualny mistrz Polski, zawodnik Boruty Zgierz przegrywa. No był moment, że było blisko, ale... Jest protest. Trenerzy uznali, że nie wyszedł za matę. Zobaczymy, czy sędzia jest w stanie. Wyszedł czy nie wyszedł? My też czekamy tutaj na decyzję sędziego. O, kamera analiza, trwa analiza zapisu. Drodzy Państwo, ja mam pierwszą powtórkę wideo, na której sędzia główny... Możemy popatrzeć na powtórkę na monitorze. ...dokonamy edukacji i jeszcze raz przyjrzymy się temu fragmentowi walki. Sędzia analizuje zapis wideo. Nie wyszedł. Jednak chyba wyszedł zawodnik Poznania. Trener Zawadzki tutaj widzę wzburzony. Sugeruje 2 punkty. Wyszedł, prawą nogą wyszedł. Czerwony nasz zawodnik. O, tamten nie wyszedł. Nasz wyszedł teraz prawą i wrócił. Sędzia bardzo dobrze ocenił akcję. Punkt dla zawodnika z Poznania. Tak widzieliśmy na ekranie, nie? Bo tak w ferworze czasami patrzy się. I kolejny punkt. No, taka desperacka akcja na końcówce. Akcja na aferę, ale nic to nie dało. 4 sekundy, proszę Państwa. Ostatnia walka będzie decydowała chyba. Drodzy Państwo, mamy kolejne zwycięstwo drużyny gości. Grupa Sobieski Poznań. W tej chwili jest to sądzone zwycięstwo, bo jest 17-12, także Poznań nie może już odrobić straty. Ale te punkty będą się liczyć wobec rewanżu, będą bardzo ważne. Teraz walka w kategorii 130 kg. Gości będzie reprezentował Marcin Olenicza, Grunwald Poznań. Świetny zawodnik, utytułowany w grupach młodzieżowych, juniorskich. Pamiętam, kibicowałem, medale robił mnie na Mistrzostwach Świata. No i z naszej strony młody zawodnik Rafał Płowiec. Od pierwszej klasy techników zaczął dopiero uprawiać zapasy bardzo późno. Był takim ulkniutkim chłopaczkiem, uczniem pierwszej klasy. Dzisiu Kolanek go zauważył i chodź, przyjdź do mnie. I tak zaczął dla zabawy, chodzi, tego brzucha stracić drogę. No i proszę zobaczyć. To za chwilę, bo na razie... Losowanie teraz. Losowanie na razie. Ja czytam numery, sprawdzamy swoje bilety i po meczu zgłaszamy się po odbiór koszulek. Koszulki Olimpijskie Rado. Pierwszy numer to 00211. Drugi numer to 00249. Kolejny numer to 00214. Kolejny numer to 00149.
0-0-100, czyli 0-0-1-0-0. I ostatni numer to 0-0-249. Ogromne brawa do Przemka i dla Kalenki. Dziękuję pani serdecznie. Zapraszam na publiczność. Do publiczności. Ja kupony oczywiście mam schowane. No i Rafał. A ja poproszę. Zaczął regularnie chodzić i robi medale i w juniorach, i w młodzieżowcach, i ostatnio zdobył na seniorach także złoty medal w seniorach. Także perspektywa przed nim, świetne warunki. Na pewno wadą jest to, że pewnych odruchów musi się uczyć, bo jak się za młodego, wieku dziecięcym pewne fikołki i zabawy robi, to wtedy odruchy są. Jak się później zaczyna, to trzeba je troszkę później wyuczyć. I tutaj Rafał ma właśnie to takie zadanie. Ale warunki wzorowe, świetnie pracuje regularnie i Włodek Zawadzki, Zisiu Polanek stawiają na niego, dokładają staranności wszelkiej. Liczą, że będzie to przyszły medalista, nie tylko polski. No czekamy na to oczywiście z wielką nadzieją. A za chwilę zobaczymy, co Rafał potrafi w walce, w ostatniej walce wieczoru. Walce 130 kg. Olejniczak z kolei jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Rutyniarz i tutaj będzie rutyna z młodością. I kto kogo oszuka? Klasyczny pojedynek. Tak. I w czerwonym stroju stanie naprzeciw niego wielki gladiator. Mistrz Polski Juniorów 2016. Mistrz Puchar Polski Seniorów 2016. Młodzieżowy Mistrz Polski 17 i brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów 16. Brązowy, nie złoty, przepraszam. Brązowy medalista. No tak właśnie, tak. Wszystkie życzeniowo potraktowałeś Rafała. Muszę popatrzeć kiedyś, Suszek, pulchny chłopiec po szkole chodzący, a dzisiaj atleta, piękna sylwetka. Ale został przywitany jak mistrz. No i za chwilę ostatnia walka. Mecz już jest wygrany, ale każdy punkt będzie tu się liczył. Jest siła w Rafale, jest siła. Aby się nie dał oszukać, jest na pewno sprytniejszy, lżejszy. Do pasa może wejść Rafałowi. Ale jak go Rafał umęczy przez pierwsze dwie minuty, nie da sobie nic zrobić, to naprawdę ma później szansę, bo tu będzie już waga decydowała i siła. I tu będzie po stronie Rafała. Regularnie chodzi na treningi, przygotowany jest. Leczył w okresie tutaj wiosny, lata, troszkę kontuzje stawu skokowego, długo to się jakoś tam ciągnęło, ale później specjaliści, koledzy tu ze Zgierza do Łodzi tam mają swojego. Ale uwaga, uwaga. No, w stylu klasycznym, ten, który inicjuje akcję, jest tak zwana znana wpadka, jest do góry, czyli po to, żeby był aktywny, żeby nie było tej pasywności stania, czyli preferuje się próby. I tutaj była taka próba, ale nie poleciał na ten, który trafał i bardzo dobrze. Rafał przed swoją publicznością bardzo ambicjonalnie, bardzo energicznie. Nigdy tak energicznie nie zaczyna, bardzo jest to miłe. Zobaczymy, jak wytrzyma tutaj te 6 minut. To jest w sumie cały czas napięcie mięśni i ta praca jest. No. Oj, niebezpiecznie. Niebezpiecznie, ale broni się, chciał skontrować. Jest dwa punkty, niestety. No i teraz. Będzie bronił czy nie? Jest obrona, jest. Bardzo ładnie, nie da się zrobić nic. Bardzo ładnie. Obserwował. Marcina, widział, że na lewą stronę odkręcił tułów, na lewą stronę napiął bark i udało się. Bardzo dobrze. Dobrze. No teraz Marcin będzie starał się blokować. Sędzia musi to wychwycić, musi chcieć też wychwycić i wychwycić. I już pokazuje sędzia pasywność. Jest ręka, głowa, bardzo ładnie. Jest rzut. Rzucaj, Marcin, rzucaj. Rafał. Jest wyjście. Jest punkt za wyjście. Bardzo.
pasywny. Jest potwierdzenie, przerwane i do parteru. Marcin pójdzie i zobaczymy, czy sobie poradzi, czy go zapnie. No chyba o Legnicach to troszkę zaczyna bardziej odczuwać trudy tej walki. No to dopiero pierwsza runda, to jeszcze w drugiej rundzie będzie większa różnica, wydaje mi się. Rafał jest bardzo dobrze, widzę, dyspozycji, żeby zapił. Jak zapnie, to zrobi wózki, ma niesamowity zasięg, duży, i tu jak dopnie to, aby dopiął, chwyt i króciutki, chyba ciasno zapiąć. No i robimy Rafał, lewo, prawo, oszukamy, broni prawej strony, na lewą. No, widzę, sprytnie, szybko broni. Nie pójdzie. Nie zrobił. Do góry idą. Góra. Nadal 2-1 dla Olejniczaka. Ale sytuacja jest taka, że można mieć nadzieję, że będą jeszcze akcje w tej walce. Będą. Rafał jest bardzo umotywowany, widzę. Bardzo ładnie jest walka, uchwyt, wyblok na ręce, Państwo widzą tutaj. No, teraz i po Rafale widać małe zmysły. I koniec pierwszej rundy. 2-1 dla Olejniczaka z Grunwaldu Poznań. To nie są żarty. Jak to wspomnieli Państwo, że za chwileczkę po ostatniej walce zostanie ogłoszony również najlepszy zawodnik dzisiejszego meczu, jak również zwycięzca, czyli drużyna, która dzisiaj wygrała to spotkanie. No, trener Zawadzki, widzimy, tłumaczy, jak ma tutaj wyblok ten robić, jak tą rękę objąć, jak obejść, żeby przeprowadził zawodnika, jest długi, łatwo może zająć, drugą ręką obejść. Tam również podpowiada dzisiaj kolanek, widzę, że też, tak, też trudno mu zachować spokój. No, zawodnicy muszą być zawsze wytarci, wychodzą, jak jest zawodnik mokry, śliski, nie można akcji robić, i tutaj zawsze zadaniem sędziego jest przypilnowanie, żeby był suchy, już go odsyła do narożnika. Ma się wyczę, bo to później utrudniał. Nie ma jak zrobić, ślizga się, wykręca się. Ostatnie 3 minuty. To jest pewnego rodzaju cwaniactwo też trenera, który nie wyciera zawodnika. A może nie zauważył. Może i tak być. Musimy w to wierzyć. Ostatnie 3 minuty walki. Olejnicza, Kłowiec. Na pewno my życzymy tutaj Rafałowi, żeby wygrał tą walkę. Na pewno to go motywuje, upewni w następnych walkach z seniorami. Jest młodzieżowcem już. Jest uczniem szkoły zespołu szkół budowlanych. Jest teraz. Ale Olejniczak to rutyniarz. No rutyniarz, tak, widać to. Tak, to rutyna. Proszę, chcę zrobić rzut. No i punkty zdobył. Za dwa punkty. Gdyby było nachylenie na plecy, byłoby za 4. Nie było nachylenia naprzód, czyli oderwanie od maty, wyniesienie. Cztery do jednego dla Olejniczaka. Tu jednak nie tylko siła, no też i zakres umiejętności technicznych jest bardzo ważny. Jest. To jest szybkość. Szybkość jest po stronie Olejniczaka, niewątpliwie. No ale tu Rafał powinien starać się do uchwytu ręki. Dobrze rękę opanować i z tej jednej ręki rzucić. Jest długi, wysoki. W związku z tym łatwiej tego zawodnika oderwać od tej maty. Łatwiej jakikolwiek rzut wykonać. Czy ramienia, czy suplesowy. Od dołu powinien wykluczać. Podchodzić od dołu zawodnika. Nie kłaść na kark, nie nachylać, tylko od dołu i wykluczać do góry, spinać ręka, głowa i do chwytu biodrowego, czy na lewą, czy na prawą stronę. Ale Liczek dobrze blokuje wszystkie akcje. No tak, ale daje mu rękę Rafał z góry, tu na barki. To też może sędzia uznać za pasywność Rafała, kładąc na ramię, na kark rękę, blokując łokciem tutaj. No, od dołu powinien wchodzić, a nie z góry. Wywrotki nie zrobi, to nie jest chwyt do tej wagi dla Rafała. Wywrotki nie zrobi, a z takiego chwytu tylko wywrotkę można robić. W niższych kategoriach zawodnicy tak się zapinają, z góry ma rękę zabraną i wywrotkę wkręca się pod pachę, pod zawodnika. No, a tutaj Rafał tego nie robi, tych technik. No, Olejniczak już czeka na koniec walki, bo prowadzi
końcowego marszu. Każda sekunda przybliża go do celu. No ale jeszcze jest. Jeszcze jest szansa. To jest jeden rzut. Sekund. Jeden rzut za 4 punkty. No musi rzucić. No próbował, ale. Niestety nie udało się i niewiele brakło, a sam stracił punkt. Chyba też zmęczony jest Rafał, już jednak bardzo. Zmęczenie daje znać, także. Liczyliśmy, że Olejniczak też się wyrządzi. A tu jednak wytrzymał bardzo dobrze Olejniczak. Przewaga masy widać, że jest po stronie Rafała, że jest cięższym zawodnikiem o 130. Może walczyć około 100 kilku kilogramów. Czyli dzisiaj w tej fazie no, rutyna wygrała z Modena. Tak jest. Ale w całym meczu wygrywa Olimpijczyk Radom. No, wyrównany mecz, zacięty. Ciekawy. Było dużo punktów, każda walka kończyła się akcjami. To nie tak, że pasywność i punkt i punkt. Tylko były chwyty, to po to kibice przyszły. Meczu. Mamy koniec meczu. Poczekajcie się chwilę. Nie zostawajcie nas sami. Koniec meczu. Mecz dobiegł końca. Olimpijczyk wygrał 18 do 15. A z hali budowlanki żegnają się z Państwem. Państwa, to zapraszamy na kolejne transmisje internetowe albo do TVP Sport. Zawsze z każdej rundy jest jeden mecz transmitowany kibiców. Jak będzie w Radomiu, jak będziemy walczyli o medale w play-offach, być może kolejny mecz będzie u nas. Także wtedy zapraszamy. A dzisiaj żegnają się z Państwem Ryszard Fałek i Paweł Sochalski. Dziękujemy.